Ja nazywam się Patryk, jestem baristą. Z kawą jestem związany od 7 lat. Na co dzień pracuję na profesjonalnym sprzęcie, a dziś pokażę Wam, jak spienić mleko w warunkach domowych. Czym kierować się przy wyborze mleka do Waszych napojów kawowych? Lepiej pieni się mleko tłustsze i o wyższej zawartości białka. Istnieją również teraz zamienniki roślinne, tak jak na przykład Oatly, które świetnie nadają się do spieniania w domu. Mleko w domu możemy spienić na kilka sposobów. Przy użyciu ręcznego spieniacza, tutaj na przykład mamy spieniacz Bialetti, lub elektrycznego, automatycznego. Przy użyciu dyszy w ekspresie ciśnieniowym lub dla osób leniwych przy użyciu automatycznego spieniacza. Podstawą każdej kawy mlecznej jest espresso. Espresso możemy przygotować w warunkach domowych w równoraki sposób. Przy użyciu ekspresów kolbowych, ciśnieniowych, automatycznych lub kawiarki. Teraz spróbujemy przygotować cappuccino przy użyciu manualnych metod. W zależności od tego, czy wybierzemy spieniacz automatyczny czy manualny, mleko musimy mieć uprzednio podgrzane lub chłodne. W przypadku spieniacza manualnego mleko należy uprzednio podgrzać. Możecie to zrobić bezpośrednio w spieniaczu, ale przy wyborze upewnijcie się, do jakiego typu kuchenki się nadaje. My skorzystamy z najmniejszej wersji spieniacza, ma on około 166 ml. Podczas wlewania mleka należy uzupełnić dzbanek do około 1/3 jego pojemności. Mleko mamy już podgrzane. Podczas przygotowywania mleka należy pamiętać, że nie można go zagotować tak, aby nie zachowało swój przyjemny smak. Przytrzymując pokrywkę, ubijamy mleko energicznym ruchem, aż do uzyskania kremowej piany przypominającej gęstą śmietanę. Tak przygotowane mleko możemy przelać bezpośrednio do filiżanki z kawą lub jeżeli chcemy wykonać latte art, musimy skorzystać z banka z wylewką. Latte art to nic innego jak rysowanie mlekiem na kawie. Po przelaniu mleka do dzbanka, stukając o twardą powierzchnię, możemy rozbić bąbelki powietrza, które znajdują się na powierzchni tego mleka. Następnie energicznym ruchem, rozcierając go po ściankach, możemy wymieszać pianę razem z mlekiem, które nie jest spienione, tak aby otrzymać jednolitą teksturę. Tworząc latte art, w pierwszym etapie łączymy mleko z kawą, tak aby uzyskać jednolitą teksturę. Zbliżając dzbanek do naszej filiżanki, mleko zaczyna wylewać się na powierzchnię naszej kawy, rysując na niej kształty. W momencie podnoszenia dzbanka do góry, mleko wlewa się pod jego powierzchnię, przecinając nasze wzory. W przypadku spieniacza elektrycznego cały proces spieniania mleka jest w pełni zautomatyzowany. To znaczy, jednocześnie spieniając mleko, nasze urządzenie je podgrzewa. Sam spieniacz załącza się automatycznie po wlaniu do niego cieczy. Możemy przykryć nasze mleko tak, aby podgrzewało się szybciej. Model, który widzicie, jest przeznaczony do przygotowania jednorazowo maksymalnie 300 ml mleka. Możemy wlać do niego mniej, natomiast należy pamiętać o tym, aby zatrzymać proces spienienia mleka wcześniej, wciskając przycisk. Jeżeli posiadamy w domu ekspres kolbowy z zewnętrzną dyszą, możemy przygotować sobie spokojnie na niej mleko. Wcześniej schłodzone mleko przelewamy do jakiegoś dzbanuszka. Następnie spuszczamy parę wodną, która się skropiła w dyszy. Następnie zanurzamy dyszę na około 1,5 cm pod powierzchnię mleka i odkręcamy ją do maksimum. Dzbanek staramy się skierować w taki sposób, aby spowodować, że mleko zacznie wirować. Trzymając dzbanek obiema rękoma, możemy kontrolować temperaturę mleka. Każdorazowo po spienieniu mleka dyszę należy dokładnie przetrzeć oraz spuścić z niej zawartość spienionego mleka. Sposób działania spieniaczy automatycznych lub manualnych jest bardzo podobny do użycia trzepaczki do jajka. Natomiast w przypadku ekspresów ciśnieniowych dysza wykorzystuje gorącą parę wodną do napowietrzenia mleka. Możemy również przygotować kawę od A do Z w pełni automatyczny sposób, korzystając z takiego oto ekspresu. Ekspresy automatyczne różnią się przede wszystkim rodzajami pojemnika na mleko. Może to być pojemnik wbudowany w ekspres, pojemnik zewnętrzny, chłodzony lub nie, oraz sam wężyk, który bezpośrednio wkładamy do naczynia z mlekiem lub kartonu. W zależności od ekspresu automatycznego, który mamy w domu, możemy regulować takie parametry jak ilość piany, ilość mleka, ilość kawy lub kolejność wlewania mleka oraz kawy. Ja ustawiłem sobie już wszystkie parametry mojego napoju kawowego i uprzednio wlałem zimne mleko do pojemnika. W tym momencie jednym kliknięciem wybieram sobie kawę, którą chcę zaparzyć i czekam, aż będzie gotowa.
Jeżeli nie planujemy robić już więcej kaw, pojemnik należy wyciągnąć i przełożyć do lodówki. Dla osób, które cenią sobie wygodę, polecam ekspresy automatyczne, gdzie po jednym kliknięciu otrzymujemy swój ulubiony napój z gotowym spienionym mlekiem. Podsumowując, dzisiaj zaprezentowaliśmy trzy metody spieniania mleka w warunkach domowych. Ja ze swojej strony rekomenduję spieniacze manualne, ponieważ mamy największą kontrolę nad temperaturą naszego mleka i teksturą piany. Ja już dzisiaj Wam dziękuję i życzę powodzenia w tworzeniu Waszych latte artów.